W ostatnim wideo próbowaliśmy sobie wyobrazić skalę czasu i jak na tej skali są umieszczone właśnie najważniejsze wydarzenia z historii świata, wszechświata, no i ludzkości. Jednak to nie do końca daje takie wyobrażenie tej skali. Możemy zrobić taki fajny trik. Większość z Was pewnie ogląda filmiki na YouTubie w rozdzielczości HD. Rozdzielczość HD. To około 1280 pikseli. Przynajmniej ja w takiej rozdzielczości nagrywam. Czyli na tej linii ona nie jest zbyt równa, prawda? Powiedzmy, że to jest bardzo cienka linia. Składa się z 1280 pikseli. No, taką ma szerokość. Powiedzmy, że tutaj mamy wielki wybuch. Wielki wybuch. Czyli powstanie wszechświata. Teraźniejszość. Oznaczymy jako T. Mamy z drugiej strony tej skali. To jest 13,7 miliarda lat. Teraz każdy piksel na tej skali, każdy taki pojedynczy punkcik, my go tutaj nawet nie widzimy na ekranie. Jest ich 1280, więc trudno zauważyć, taki jeden piksel to około 11 milionów lat. 11 milionów lat to jeden taki piksel na tej ogromnej skali czasu. Wyjmijmy jeden taki piksel i przedstawmy go jako taką skalę. Kolejne 1280 pikseli, czyli te 11 Milionów lat przedstawiamy jako tą skalę tutaj 1280 pikseli. Co oznacza, że jeden piksel tutaj na tej skali to jest 8000 lat. 8000 lat. Od teraz, a właściwie od narodzin Chrystusa do teraz, minęło około 2000 lat, więc to jest 1 czwarta piksela. W tej skali, mimo że ją tak bardzo powiększyliśmy i zbliżyliśmy. To jest to 1 czwarta piksela, którego nie jesteśmy w stanie pojedynczo zobaczyć na naszym ekranie. Spójrzmy w jeszcze inny sposób. Powiedzmy, że ta skala tutaj 13,7 miliarda lat, czyli wiek wszechświata, przedstawimy jako dystans pomiędzy krakowem a rzymem. Powiedzmy, że. Na początku tej skali. Na początku tej skali, tutaj, gdzie jest wielki wybuch, jest Rzym. My jesteśmy tutaj, mamy teraźniejszość, skala kończy się w Krakowie. Odległość w linii prostej pomiędzy tymi dwoma miastami, to około. 600 ponad 600 km, około 650 km, a więc skala czasu 13,7 miliarda lat to tutaj skala 600 ponad 600 km. Patrząc w ten sposób, stojąc w Krakowie tutaj w tym miejscu na skali czasu powstanie układu słonecznego znajdowałoby się około. 200 około 200 kilometrów od nas. Całkiem daleko, prawda? Na dystansie Kraków-Rzym 200 km od nas w tej skali powstaje układ słoneczny. Idziemy dalej i mamy zagładę dinozaurów. Odległość na skali od Krakowa to już trochę mniej, 3 km. No, powiedzmy, że jak patrzymy na taki równy horyzont, to znajduje się on gdzieś tam w odległości kilku kilometrów powiedzmy 3 km. Na tej skali, w tej odległości, znajduje się historyczny moment wyginięcia dinozaurów. Nasz pierwszy przodek pojawił się 3 miliony lat temu. A więc w tej skali to będzie 150 metrów od Krakowa. Coraz bliżej, prawda? Pierwszy rozumny człowiek, który pojawił się 200 tysięcy lat temu, w tej skali znajduje się od Krakowa 10 metrów. 10 metrów. Jezus urodził się 2000 lat temu. No nieco ponad. W tej skali to będzie około 10 centymetrów. 10 cm. Niewyobrażalnie mały dystans w porównaniu do 600 km. No i uchwalenie konstytucji 3 maja. W tej skali, akurat tak fajnie się złożyło, że to będzie 1 cm. Niewyobrażalne, prawda?